Dzięki temu. Jak się czujesz dzisiaj bez chrześcijaństwa, bez całej tej historii? Tak na co dzień. Przede wszystkim, przede wszystkim, może mam jeszcze ten etap żalu, y, tych wszystkich zmarnowanych lat, tego, tej całej włożonej pracy. Ona gdzieś tam we mnie została, gdzieś, gdzieś tam owocuje, natomiast y, y, lat zmarnowanych na pogoń za ułudami, na pogoń za. Y, Opowieściami, które okazały się, że nie mają żadnego przełożenia na moje życie. Pogoń za pewnością, pogoń za obietnicami, bez pokrycia składanymi przez, przez oferentów religii. Żal. Przede wszystkim, jeszcze mnie nie opuścił żal. I to jest myśl, którą też chciałbym tutaj, korzystając z pobytu w stacji, żeby wybrzmiała. Żal po prostu tych lat, które mi minęły bezpowrotnie na, na rzeczy, które. Nie dały mi takiej korzyści, jak mogłoby co innego. No i radość, że na szczęście to wszystko już za mną. I, I mogę się zająć rzeczami, które naprawdę dają szczęście, mogę się zająć zainteresowaniami, mogę się zająć swoim życiem, a przede wszystkim mogę się zająć relacjami z ludźmi. To jest coś niesamowitego, jak bardzo wyjście z religii zbliża do ludzi. O, o tym pisze Dawkins, o tym piszą inni, ale. To przeżycie po prostu jest niesamowite, kiedy przestajesz patrzeć na ludzi jako, jako tych innych, jako tych na zewnątrz, jako tych do zewangelizowania, jako tych do, do, nawet jako tych do uratowania od piekła. Tylko po prostu cieszysz się kontaktem z drugim człowiekiem, inaczej myślącym, tak samo myślącym, wszystko jedno, ale cieszysz się kontaktem z drugim człowiekiem, takim, jaki on jest, bo, bo wiesz, że. Dzielicie wspólnotę losu, jesteśmy tutaj wszyscy wrzuceni w ten świat, każdy sobie próbuje poradzić jak, jak potrafi i współpraca i kontakty i relacje w ramach tego życia z innymi ludźmi dają o wiele więcej radości niż wtedy, kiedy byłem zaangażowany w próbę zmieniania tych ludzi, naprawiania tych ludzi, nawracania tych ludzi na jakąś inną myśl.